Panie marszałku, panie ministrze, dwa pytania. Mianowicie pierwsze pytanie związane z kwestią, jaka będzie pozycja rolnika w całym procesie udziału w grupie spożywczej. Czy rolnik będzie miał wpływ na ceny buraka cukrowego? I również z informacji, które państwo przedstawialiście, Skarb Państwa będzie miał prawie do 85% udziału w akcjach. Rolnicy oczywiście zdecydowanie mniej. W związku z tym, jaka tutaj będzie pozycja rolnika, że chodzi o dysponowanie akcjami. I druga kwestia, kiedy Ministerstwo Aktywów Państwowych podejmowało decyzję o tworzeniu Polskiego Holdingu Spożywczego, chciałbym się spytać, jakie ryzyka określaliście państwo przy podejmowaniu tej decyzji? Czy one były? Gdzie są słabe strony tego całego projektu? Dziękuję.